Chyba najpopularniejsze nazwisko po meczu ze Słowenią. Docierały do ciebie głosy po tamtym meczu? Nie muszą do mnie docierać głosy. Ja potrafię sam siebie ocenić, bo wiem, kiedy zagrałem dobry mecz, kiedy słaby, a kiedy normalny. I wiem, że żebym ja zagrał tylko 10-15% lepiej, to byśmy byli w finale i tyle. Trener powiedział, porozmawialiśmy sobie w szatni, żeby wyjaśnić to, co nie funkcjonowało. Jeżeli wyciągniemy chociaż trochę wniosków, to zagramy lepszy mecz. Zagraliśmy lepszy mecz dzisiaj i to wystarczyło na Francję. Jest brązowy medal. Satysfakcja? W jakimś stopniu na pewno tak. Nie po to tu przyjeżdżaliśmy, żeby odpaść w ćwierćfinale lub wcześniej. Medal był jakimś tam minimum i to minimum zrobiliśmy. Oczywiście chcieliśmy grać w finale, ale tak się nie wydarzyło, więc cieszmy się z tego, że mamy ten brązowy medal, bo też wiemy, jak polska siatkówka mniej więcej wygląda, że nie co roku robimy medale, tylko co jakiś czas, a ta grupa to dźwignia. Ty jesteś jednym z liderów tej drużyny i ty jesteś też jednym z tych, którzy mówili głośno, chcemy medal i zrobimy wszystko, żeby to był złoty medal. To jest też fajny punkt wyjścia, ja cały czas to każdemu zadaję to pytanie z was. To jest fajny punkt wyjścia do Igrzysk Olimpijskich. Ja myślę, że taką klamrą jest ten, który wręczał wam trofeum na końcu, puchar za to trzecie miejsce. Tomasz Wójtowicz, który dla wielu jest legendą. Tak, no Tomasz Wójtowicz jest legendą polskiej siatkówki, najlepszy polski siatkarz. Jak do tej pory, może kiedyś go ktoś przybije, życzę szczególnie tej grupie tutaj, żeby ktoś go pobił, oczywiście żartuję, ale ja się cieszę, że po prostu jadąc na kolejny turniej przywozimy medal i to cieszy, czyli ta grupa ma potencjał, wierzy w siebie, są gorsze, lepsze momenty, ale potrafimy się podnieść nawet po bagnie i jak widać dzisiaj wyszliśmy w lepszych nastrojach do meczu. Pewnie ten jeden dzień odpoczynku i nastawienie tego półfinału nam się przydał, a Francuzi musieli grać z biegu, no ale to już sami sobie ustalali terminarz spotkań, więc do siebie mogą mieć pretensje. Ja się cieszę, że ta grupa po gorszym meczu zagrała normalne spotkanie. Piotr Nowakowski mnie sprowokował, spytał się, czy ja się cieszę. Zobaczył twój uśmiech na koniec, czy to jest jednak zbyt poważny moment dla ciebie, bo cały czas odpowiadasz gdzieś z głową w chmurach i bez uśmiechu, a przecież masz brązowy medal. Mam, ja się cieszę, ale chyba jestem trochę za ambitnym człowiekiem i po prostu gdzieś tam jeszcze trochę we mnie siedzi ten półfinał, gdzie zagrałem słabo, ale cieszę się, oczywiście, że się cieszę, bo no fajnie mieć brązowy medal, na pewno nie kończyć z burakiem, no bo burak już starczy tych buraków na naszych koszulkach. Dobrze, jest, był uśmiech, to na koniec zostawiam tobie słowa Witala Heinena. Za rok nie chcemy brązowego medalu, bo wiesz, jaki chcecie medal. Fabian Drzyzga.